Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za przybycie w ten upalny lipcowy dzień. Jak wiadomo, w szkołach są wakacje, dzieci odpoczywają, nauczyciele odpoczywają, ale jest zawsze czas letni, czasem bardzo wytężonej pracy, aby gdy już dzieci wrócą i nauczyciele do szkół, do swoich obowiązków, aby mieli warunki, które możemy powiedzieć, że są optymalne w naszych warunkach. I dlatego dyrekcje szkół najczęściej są obecne, panie dyrektorki czy panowie dyrektorzy w swoich obiektach i pilnują, dbają o to, żeby remont, jak również inne prace motoryzacyjne przebiegały prawidłowo. Szanowni Państwo, w tym roku remontami będą objęte, czy są już objęte, albo wręcz części szkół już zostały zakończone, 56 placówek edukacyjnych na 72, więc to zakres jest bardzo znaczący. Jeżeli chodzi o kwotę, zaplanowaną kwotę w budżecie, to jest blisko 6 200 000 złotych. To jest na pewno kwota, którą chcielibyśmy, żeby była większa. Najlepiej, tak jak według naszych kalkulacji, według naszych ocen, kosztów rysowania, potrzeby, generalnie potrzeby remontowe sztuczki edukacji są na poziomie 100 milionów złotych. Gdybyśmy mogli co roku przeznaczać około mniej więcej 10 milionów złotych, to moglibyśmy powiedzieć, że w ciągu 5-6 lat stan budynków, stan bazy edukacyjnej ucznej na pewno byłby już bliski tego, co byśmy pragnęli, żeby było, tak? Bo oczywiście można mieć różne pragnienia i marzenia, ale zawsze też trzeba patrzeć na tą drugą stronę, czy realności wykonania tego, na co nas stać, co możemy zrobić. Państwa, to jest pierwsza sprawa, którą chcielibyśmy dzisiaj poruszyć. Jeszcze są trzy inne sprawy, ja tylko na początku o nich wspomnę, króciutko, a potem to będziemy rozwijać. Został zakończony nabór do szkół ponadpodstawowych. W gimnazjach mamy publicznych, wojna publicznych wprowadzonych przez gminę Olsztyn, będziemy mieli dwa oddziały mniej szkolne i 84 uczniów mniej. Tak, tyle się zgłosiło mniej, tyle zostało przyjętych do naszych gimnazjów. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, to jest mniej o 505 uczniów. To jest już bardzo znacząca zmiana w systemie i mniej 6 oddziałów szkolnych. I wreszcie trzecia sprawa, którą chciałem dzisiaj Państwu przekazać, to sprawa dotycząca postulatu, który był kierowany przez dyrekcję szkół, przez dyrektorów szkół, można powiedzieć, od kilku lat. Chodziło o zwiększenie samodzielności finansowej dyrektorów szkół. Taka decyzja została podjęta przez prezydenta Grzymowicza i to, co wielokrotnie było też i na sesjach w czasie tej kadencji poruszane przez kilkoro radnych, bo i radni poruszali ten problem, aby dyrekcje szkół nie musiały o każdy nawet drobiazg pisać do Wydziału Edukacji do ratusza i dokonywać potem zmian w budżecie, jeżeli chcemy przesunąć wydatki, które są potrzebne i na które są pieniądze, ale po prostu są inaczej zapisane. Czyli ta swoboda funkcjonowania dyrektorów szkół będzie na pewno znacząco większa już jest, bo to już obowiązuje od lipca tego roku, więc co prawda tak zawsze patrzymy, że szkoły latem nie pracują, ale to nie jest prawdą, po prostu wszystko to nie pracują może tak na pełnych obrotach, ale nie ma dzieci w szkołach, ale jednostki pracują, wykonują swoje zadania i nie ma tak do końca wakacji, można powiedzieć. Chcieliśmy poruszyć też bardzo optymistyczne i bardzo ważne, mianowicie bardzo się cieszymy z tego, że już w tym roku rozpoczęła się modernizacja szkoły zespołu szkół gastronomiczno-spożywczych, ale w następnych latach, i w tym roku, i w następnym roku rozpoczną się bardzo poważne modernizacje zespołu szkół samochodowych, zespołu szkół ekonomicznych i zespołu szkół budowlanych. A więc można powiedzieć, że za trzy lata olsztyńska edukacja w szkołach zawodowych też będzie zupełnie inaczej wyglądała, w zupełnie innych warunkach będzie się młodzież uczyła.
Powiem tylko tyle, że z 20 przewidywane jest, że koszty tych wszystkich modernizacji tych szkół to będzie ponad 28 milionów złotych. Większość to są pieniądze Unii Europejskiej pozyskane przez samorząd Olsztyna z programów samorządu województwa, ale też blisko 10 milionów to będą środki własne gminy Olsztyn, które z budżetu przeznaczymy. I to po wykonaniu tej modernizacji można powiedzieć, że edukacja zawodowa w Olsztynie będzie już na zupełnie innym poziomie, będzie w warunkach, które naprawdę będziemy mogli powiedzieć, że są dobre. I to jest jednym z naszych nadziei, że to zachęci młodzież do tego, aby ze szkół zawodowych korzystać, będą się uczyć w lepszych warunkach, aby te problemy, które dzisiaj są na przykład na rynku pracy, z tym, że brakuje fachowców, brakuje specjalistów na poziomie robotnika wykwalifikowanego, technika, aby przynajmniej ograniczyć te problemy, które dzisiaj występują w różnych wielu branżach.